Jolanta Gazda to polska projektantka średniego pokolenia, która mieszka i pracuje w Warszawie. Od ponad 10 lat zajmuje się biżuterią autorską, zarówno w komercyjnym wydaniu, jak i tym artystycznym, prezentowanym w galeriach sztuki. Ukończyła wytwórnię Antidotum w Warszawie w 2013 roku, prezentowała wystawę indywidualną w Galerii Projektantów, a to jej druga indywidualna propozycja. W międzyczasie brała udział w wielu wystawach zbiorowych i zdobyła kilka nagród. Między innymi w konkursie prezentacji organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, w konkursie Galerii Otwartej z Sandomierza, czy w konkursie Apart na biżuterię inspirowaną kulturami świata. Jolanta Gazda prezentuje wystawę, która w pewnym sensie jest poważnym przekroczeniem. Przekroczeniem zarówno dystansu wobec odbiorcy, jak i przekroczeniem własnych ograniczeń autorki. Przesłanie legnickiej ekspozycji zdawałoby się mówić, że tak jak biżuteria może skrywać pewną tajemnicę, tak skrywać może ją też we własnym wnętrzu każdy z nas. Autorka próbuje rozprawić się z pewnymi stereotypami, sposobami postrzegania, czy chociażby postawami, które mają mówić o tym, jak się czujemy, kiedy zgoła jest zupełnie odmiennie. Żyjemy w trudnym świecie. Wielu z nas przeszło kryzys psychiczny, a wokół nas żyją ludzie, którzy różnie radzą sobie z codziennością. Czy zatem zerwane więzi, dbanie o swoją strefę komfortu, wyznaczanie granic będzie pozytywne czy negatywne? Czy uniezależnienie się od toksycznej osoby czy związku będzie odważnym krokiem, czy będzie symbolem tchórzostwa? Czy zasklepienie się w swoim świecie i brak kontaktu z ludźmi to na pewno destrukcyjne działanie, czy może pomoże nam się ocalić? Te i wiele innych pytań zadaje nam Jolanta Gazda, dając nam w dłonie, oddając nam swoją biżuterię, którą także możemy postrzegać ambiwalentnie. Może być dla nas przyjemna, może się nam podobać, może sprawić, że poczujemy się lepiej, ale z drugiej strony może być niekomfortowa, może nas kłuć, może nas mierzić, może być dla nas zbyt dużym obciążeniem, albo może być dla nas zbyt odważna. To sposób na to, jak sztuka może opowiadać o indywidualnych przemyśleniach, jak może być rzecznikiem pewnych idei, pewnych pomysłów, a także pewnych postulatów. To przykład na to, jak sztuka może pomóc nam zagościć się w tym nieprzyjaznym świecie.